No cóż. Kolejny przepiękny dzień w Warszawie. Słońce, ciepło. A teraz zostawiamy dzieci mojej mamy i jedziemy na zakupy. A jeszcze to. Kiedy dziecko małe, to taki mały człowiek, a kurde, wymaga tyle towaru, no bo zostawiamy dziewczynki na 3 godziny, a całą torbę trzeba wziąć. Dorośli to jednak komuś mieć ze sobą telefon komórkowy, żeby mieć dostęp do internetu i jest szczęśliwa. Dziecko to nie. Jednak się rozpogadza. Niesamowite. Takie właśnie odkurze też sprzedawałem dawno temu. Tak, już. Odkurzacz upadły. Dobrze, tam. Podejrzewam, że to jest kiepski dzień na zakupy. Jest niedziela. Tak, po czarnym piątku. Sanderson oczywiście jest, muzyka gówna. No nie, a jest upadek Hyperiona, to mamy. Ale mamy... Tak. Jak to wydaje mamy? To jest świetna seria, czekam na kolejną część. Nie, bierzemy to? Nie, nie bierzemy. Ja bym kupiła, bo ja nie jestem w stanie kupić tak, tego drugiego tłumaczenia. To weźmy. To ja tutaj o to książce jest epizod z tą oto niewiastą. Ta książka, ta niewiasta. Ta książka, ta niewiasta. A tą książkę to pisze mój znajomy, napisał Michał Gołkowski, gość ode mnie z miasta. Bardzo fajna książka. Już standardowo przyszliśmy zrobić zakupy na żarcie, przyszliśmy kupić żarcie. Kończy się tym, że kupujemy książki, będziemy żreć celulozę. No więc kupiliśmy dwie książki. Podniosę do samochodu, żeby ich nie targać. Czytanie książek jest bardzo ważne i bardzo uważam to za jedną z fajniejszych rozrywek. Jedną z lepszych form spędzania wolnego czasu. Na przykład strasznie mnie przeraziło to, jak obejrzałem na YouTubie wywiad z Popkiem, co był u Kuby Wojewódzkiego. On się przyznał do tego, że nie przeczytał w życiu żadnej książki. I realnie sprawia wrażenie trochę dumnego z tego, jakby... Kurwa, no serio? Ale to jakby potem chyba słychać w tekstach Gangu Albanii. Generalnie zapowiada nam się popołudnie w centrum handlowym, jak każda polska rodzina. Spędzamy niedzielę popołudnie w centrum handlowym. Krzysiek Gonciarz kiedyś mówił, że chciałby zniszczyć te wszystkie centra handlowe. No ale bez sensu, co by wtedy Polacy robili w popołudniowe niedziele? Nie wiem, chyba by wpadli wszyscy w jakąś komę albo... Masz coś? To nie wiem, do ciebie. No są takie bardziej miedziane jak złote. To są samochody ładne. No? Dobra. Takie lepsze. Rozciągają się. Więc przeżyłem wizytę w drugim już sklepie ściucha. Thank you.
widać szybko poszło. Nie jestem ekspertem, ale to chyba nie jest miejsce parkingowe, no ale... Co ja tam wiem? Znany fakt, że generalnie kierowcy BMW mają priorytet i specjalne przywileje. O! Dlatego mogą parkować, gdzie im się podoba. No to już po zakupach jesteśmy, idziemy teraz do mojej mamy na obiad. To jest taka opcja, że w tym supermarketach teraz są zbiórki żywności dla potrzebujących z okazji zbliżających się świąt. No i bardzo fajna rzecz. Generalnie jak się kupi jakieś żarcie, to się zostawia w takim koszu i to potem trafia do najbiedniejszych. Tylko jest taka sytuacja, że przy tych koszach stoją ludzie, wolontariusze, którzy pilnują tego, żeby nikt tego nie zajebał. No i tak trochę to słabo chyba świadczy o nas. Jako o narodzie. O, jak widać, zaczęło padać śniegiem. Śnieg zaczął padać. Ciekawe, czy będę musiał teraz rozśnieżać samochód. Wracając jeszcze do tych supermarketów, to nie jest tak, że ja lubię chodzić po supermarketach i po centrach handlowych. Niespecjalnie to lubię nawet. No ale kurde, są takie czasy, że no, nie ma za bardzo alternatywy. Znaczy, jak zrobiłem materiał o takim... Zrobiłem jakiś filmik o takim targu, który jest w Zaleszu Górnym. Tam ten targ jest ekstra i kupowanie tam jest super. No ale takich miejsc jest mało, trzeba wiedzieć, gdzie one są. Trzeba je znaleźć, trzeba tam pojechać. Nie ma tak, że jest wszystko na jednym miejscu, więc trzeba by tych targów objechać kilka. Prawda jest taka, że dzisiejsi ludzie nie mają czasu na takie rzeczy. Wszyscy są zalatani, mają mnóstwo rzeczy na głowie. Dzieci, praca, jakieś kurde yoga, pierdoły. No i te supermarkety i galerie handlowe są chyba takim złem, które jest konieczne. Obczajcie sobie jeszcze te chmury, co dzisiaj były, wyglądają niesamowite. Dobranoc.